Klocki Blocki, seria Wojsko, czołg 868 elementów, taki bardzo, bardzo duży, po złożeniu. Tak sobie go najpierw obejrzymy, z każdej strony jak wygląda. Zaraz trochę o nim opowiemy więcej. Do czołgu mamy dwóch ludzików. Taki w czapeczce i taki w hełmie i w takich goglach. I tak. Co my tu mamy? Mamy obracany ten. Działo góra-dół, działo na boki. Generalnie można woli zupełnie obrócić całe. O, można całe obrócić. Można je tu zdjąć. O, można je tu zdjąć. I tutaj w środku mamy miejsce dla kierowców. Jest tam kierownica, dwa foteliki. Potem tu możemy zdjąć fragment i odsłania nam się generalnie silnik. O, widać trochę tam cylindry takie. No jest silnik. Silnik, a tutaj kabina. To jest po prostu tak prosto wkładane, o, że sobie leży. To na kilku tutaj zaczepach się zaczepia. Natomiast mamy tutaj też jeden klocek związany z gąsienicami, bo tu jest w tym zestawie, no musi producent to poprawić albo jakoś instrukcji zmienić. Jest błąd konstrukcyjny. Zaraz go pokażemy. My się go tutaj pozbyliśmy tego klocka i już opisujemy, o co tu chodzi. Generalnie gąsienice trzymają się tu na jednym klocku i tu powinien być drugi klocek taki. Ale i właśnie to jest ten klocek. Ale jak ten klocek damy, to on jest zbyt wąsko między tym a tym klockiem jest, między tym a tym jest zbyt wąsko i jego się tutaj nie da porządnie zaczepić. Dlatego tak naprawdę nasze gąsienice trzymają się na tym klocku, na tym i na tym. A tutaj no jest to takie niestabilne, ta końcówka przez ten klocek, że on był zbyt wąsko tutaj. No i przez to gąsienica się trochę pokręci, tak jak trochę przejedziemy przód, tył. Natomiast nie kręci się płynnie i to jest błąd w konstrukcji. Generalnie trzeba by to na dole jakoś inaczej zrobić z jakiś więcej klocków gdzieś tam pomiędzy. No generalnie do poprawki gąsienica. Super zestaw, świetnie to wygląda. Tu mamy naklejkę, tu mamy naklejkę. Tu też jeszcze gdzieś były. O, tu mamy schowek jeszcze otwierany. Tu jest też naklejka, tu 21, z drugiej strony 21. Fajny, duży, świetnie to wygląda. Natomiast no jeździć nie będzie, znaczy będzie jeździć, ale będzie słabo jeździć. No bo gąsienica jest po prostu niestabilna, przez to, że z tym klockiem tam, z tym rozstawieniem tych dwóch klocków są problemy. No jeden jest demontowany i niby te gąsienice wszystkie trzymają, ale to nie jest stabilne. Więc fajny zestaw. Mamy nadzieję, że zostanie poprawiony ten błąd w kolejnych odsłonach tego modelu, bo wygląda super, jest duży, robi wrażenie, natomiast no, przy budowie jest problemik, trzeba przyznać. I czekamy na zmiany tego zestawu. Natomiast no, wygląda super. Wygląda super, ale z rozstawem ten klocek, tam coś do poprawki. Czołg, klocki, blocki. Wygląda ładnie. Dzięki.